Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey i widzimy się w Sekiro. W odcinku rzeczywiście 8, dla was 7, bo odcinek z czwartku, który do wczoraj się przetwarzał, przepadł. Dlatego pozwólcie, że na szybko wspomnę, co tam się stało. Pierwsza rzecz, jesteśmy w zamku Ashina, bo udało się właśnie pokonać płonącego byka. Spotkaliśmy pewnego NPC-a, którego wam pokażę, co prawda już w trochę innym miejscu niż pierwsze spotkanie, bo niestety, no, przepadła okazja. Mamy nowego handlarza. Ja dużo nafarmiłem poza nagraniem, widzicie, mam pieniędzy. Nawet więcej niż się spodziewałem, że będę miał. Ulepszyliśmy pierwsze narzędzie, protezy. W tym przypadku było to petarda. Co ja wchodzę, dobra. I jeszcze, póki pamiętam, to kupiłem coś takiego właśnie od tego handlarza, którego tutaj widzicie. I w sumie tyle się stało. Nagrywam długo, dużo się działo, dużo emocji. Ale nie będę ukrywał, no niestety przepadło, więc nie będę rozpamiętywał. W tym momencie może pogadajmy po prostu z tym gostkiem i kupmy drugą rzecz, którą chciałem kupić od początku. I właśnie w sumie można nawet powiedzieć, na którą zbierałem te wszystkie pieniądze. Oh, well, look who it is. Need something? No, a więc na wstępie tylko takie informacje. Pierwsza rzecz, ponoć jest bardzo przydatne. Sam mogę powiedzieć podobnie, że ponoć. Nigdy nie udało mi się tego zastosować jakoś szczególnie, ale zawsze może się przydać. Mój ulubiony przyrząd w całej grze, można powiedzieć, jeśli chodzi o protezę. Śmierć. Dosłownie, śmierć po prostu. Używamy, giniemy. I super potężne cukierki damage'a plus 5 pierdylionów, które obniżają nam życie połowę. Ja przybyłem po tego wachlarza, który pozwala robić parasola. I są też rozmowy z nim, właśnie z nim, których jeszcze nie ruszałem. You know the ones I mean, but there's this hell-bent old-timer cutting them up like it was nothing. Was he wearing a Tengu mask? Oh, so you did see him. Yes. We spoke. Well, ain't you just full of surprises? I'm impressed he let you keep your head. Rats have been you know the one, but there's the... Was he... Huh? Yes. I'm in... Ah. Czyli reszty dialogów będą później dopiero dostępne. No szkoda. Starć było tu nieco niemiara, śmierci, lam. Ale żeby nie było, też trochę się wykazałem szczególnym szkilem, patrząc na nie jeden element. Mam też właśnie dostęp do, można powiedzieć, lokacji związanej z wątkiem głównym. Ej, czemu ja tego nie podniosłem? No, nieważne. Ale do niej nie będę szedł zbyt prędko, bo plany mam trochę inne. Jednak zanim cokolwiek, to mam kolejną... No, kolejne nasiono tykwy. Więc idziemy do Emmy je aktywować. Idziemy też do rzeźbiarza zamontować kilka narzędzi, bo z tego co pamiętam, tych piór mglistego kruka czy jakoś tak jeszcze nie montowałem. A, tak. I zapomniałem się jeszcze wspomnieć o tym, że mam smoczy mur. No niestety, w sumie nawet będziemy mogli się nim zająć teraz tylko. What are you doing? Hmm? Oh, I didn't realize you were here. The sculptor has been coughing blood. I took a sample of this blood for my dragon rot research. A sample of his blood? Yes, blood that he's coughed up. The color of the blood itself appears to be tainted, stagnant, but the sculptor's blood alone isn't enough to reach any conclusions. Is there anything I can do? Yes. Bring me samples of blood coughed up by others that suffer from the dragon rot. If I have more, I'll be able to learn more about the disease. If I come across anyone afflicted by the dragon rot, I'll ask them. Thank you. Od razu mogę powiedzieć, że staruszka od tego, jak to się nazywa. No, ta, która dała dzwonek, który teleportował nas do przeszłości. No właśnie ona ma jeszcze smoczy mur u mnie, więc do niej pójdę, wezmę też.
A póki co robię to, co najważniejsze, czy ulepszam tykwę. Goodbye. Gadam z rzeźbiarzem i montujemy nowe narzędzia w końcu. You're here too. It's so busy here today. On tutaj wspominał o rdzeniu i w ogóle. Jak wygląda ścieżka rozwoju, póki co mamy tylko to. Reszty jeszcze nie montowałem, bo nie mam surowców w sumie. No ale teraz najważniejsze, mglisty kruk. Fajne, ale nie umiem tego użyć. No i wzmocniony parasol. Właśnie po to tu przybyłem. Więc zaraz się wszystkim zajmiemy, ale najpierw oczywiście najważniejsze. I patrzcie, piękne. I uwaga, uwaga, mamy parasolkę. Widzicie? Takie fajne. W sumie i tak idę po próbkę smoczej krwi, tego nie smoczej krwi, tylko smoczego moru, więc mogę pójść jednocześnie tym sposobem i pokazać wam, jak łatwo się paruje przy użyciu parasolki. Co prawda mój cel to ją ulepszyć jak najbardziej, bo późniejsze efekty, które się z nią wiążą, są takie po prostu przydatne, że... A, nie mam jeszcze szkila związanego z tym, a szkoda. Ale kontynuuję, są takie przydatne, że no jak nic, parasol jest moim ulubionym narzędziem. Zresztą zaraz spotkam tego gościa. Czemu mnie o tym teraz uczą, jak już to robiłem od dawna? Dobra, hej, gościu. Chodź. I proszę. Wiem, że może słaby przykład, że marnuje symbol ducha, no ale częściej jest tak, że i tak on kosztuje jeden, a często dostaje pojedynczy symbol od wrogów, więc... No hej. No chodź. No dalej, uderzaj mnie. No, nie trafił. A ja nie do nie się udało sparować. Ale żeby nie było. Będę potrzebował tego bardzo dużo. A ten co prawda kończę swoją zabawę. Chociaż zostawię parasolkę, co mi szkodzi. Ale kończę swoją zabawę właśnie w używanie jej. Bo skoro nie mam jeszcze pewnego skilla z tym związanego, to nie będę marnował symboli ducha na darem, no, że tak to nazwę. Dobra, w sumie co ja się przejmuję tym wszystkim? Idziemy górą, być spokojniej. Ale jak nic. Najulubieńszy z ulubionych przyrządów. Parasol. Nie pamiętam, jak to się nazywa ogólnie. Wiem, że z żelaznej fortecy się to chyba tworzyło. No, po prostu wmontowany parasol. Sądzę, że to miało jakąś bardziej wykwintną nazwę, no ale... Niepozorne narzędzie, które może się wydawać wręcz zrobione tak bardziej dla jaj niż na poważkę, że nie. A tu proszę. Okazuje się przydatniejsze nawet niż wyrzutnia płomieni. Oczywiście to jest tylko moje osobiste zdanie. Każdy może twierdzić inaczej. Ogólnie to już z nią raz gadałem na ten temat, ale zapomniałem, że... To właśnie jeszcze się... Badania nad Smoczym Morem nie zaczęły, więc... Po prostu nadałem notku trochę dialogów, rozpocząłem. Dobra, w sumie nawet nie ma co się zastanawiać. Idziemy tędy na szybko, odnosimy to. Smoczy Mur wyleczę, kiedy pojawi się on następnym razem. Tak od razu informuję. Znając mój brak umiejętności, to lada moment znowu będę musiał go leczyć, jeśli teraz bym go usunął, więc... No, nie ma sensu marnować podwójnie smoczej krwi, bo już wspominałem, że właśnie krople smoczej krwi leczą smoczy mur. Dobra. Więc po pierwsze odpoczynek, po drugie już mam nieco... Mam 4 punkty, to... to chyba trzeba było to wziąć, tak? No i niestety jeszcze to. O, mam dużo więcej punktów jednak. I właśnie jest to, po co
No. Co chciałem osiągnąć? Siła Miotana. Przydatne i to bardzo. No. Mhm. Proszę. Właśnie to jest informacja odnośnie parasola. Coś, co można powiedzieć, że jeszcze bardziej tylko, no, utwierdza mnie w przekonaniu, że parasol jest super. Chociaż żeby nie było, i tak już to wszystko wiem, więc no. Tutaj nie ma nic, co bym mógł wziąć. To jest proteza, co dopiero byłem. To się przyda później do tego, chociaż żeby nie było, nie lubię. Póki co bierę to, chociaż sobie trochę ułatwię skradanie się. Ja nawet nie wiem, po co odpoczywam. No ale dobra, wracamy do świątyni. Mamy 10 minut i od razu informuję, nie robię więcej niż 20 parę minut nagrania. Dłuższe filmy mają jakąś tendencję do wykrzaczania się u mnie, więc no nie chcę ryzykować. I'm glad you've come, Master Wolf. I've obtained one. A blood sample. Let me see. The coloration is very similar to the sculptor's. The color is just slightly tainted. But what's this? Do you have enough blood? I believe so. Allow me to continue my research into the dragon rot. When we speak again, it's likely I'll have made a breakthrough. In fact, count on it. Goodbye. A to wszystko. I jeszcze właśnie teraz ten gościu, o którym wspominałem, że spotkałem gościa i w ogóle, że nowy handlarz. Hey, it's you. Thanks again for bailing me out back at Ashina Castle. I'm gonna be hanging around here for a while. I need time to sort through all the info I've got. Speaking of which, I'm happy to do business with you anytime. Interested? No, u niego można sprzedawać. Można kupować, jak widzicie, mam sporo dosyć przydatnych rzeczy. No, to wcześniej czy później kupię, więc o tym nawet nie myślicie. To jest informacja odnośnie tych białych piór. No, podczas mojego pierwszego podejścia, które swoją drogą, powtarzam po raz kolejny, było na YouTubach. Kupiłem. To chyba też. Ale powiem wam szczerze, teraz tego nie biorę, bo znam, prawda? Until next time, friend. Nie wiem, czy to jest tak do końca w porządku, że wykorzystuję wiedzę i dlatego nie będę kupował notatek tego typu. Ale powiem szczerze, mnie to teraz mało interesuje, bo tak czy siak, no, kasy nie ma na nic. No dobra, kontynuując. Co teraz by się przydało zrobić? Dobra, no więc dzisiejszy cel to może będzie w sumie... Na start niech będzie, że pójdziemy sobie w stronę nowej lokacji. Miejsc, do których powinienem iść trochę później, jeśli chciałbym iść jak najszybciej z fabułą. Ale nie aż tak szybko, jeśli chciałbym iść sobie po prostu po swojemu. Dobra, więc tam niczego nie ma z tego, co kojarzę, chociaż lepiej sprawdzę, bo znając mnie, mógłbym wszystko przekręcić. A proszę, jednak było, 100 monet. Dobra, więc lecimy. I tak, wiem, że w sumie powinienem iść na panią Motyl, ale... No, po prostu nie. Nie jestem jeszcze gotowy psychicznie i w ogóle na starcie z nią. That is true, but he doesn't like that armor, and he sure didn't like me putting it on him. When a fight happens, it might come off easier than you think. No więc jak widzicie, informacja o jakimś gościu, którym można oderwać zbroję. I to jest mój cel, zdobyć narzędzie służące do odrywania tej zbroi. Ale najpierw... Żeby nie było... Ten opponent. Nie, no, spotkanie z nim najczęściej oznacza śmierć, więc spróbuję przejść. A nie, bez wzbudzenia jego zainteresowania się nie da, zapomniałem. Chcesz? Nie, nie da się.
A żeby nie było, nie walczę z nim. Nawet o tym nie myślicie. To nie ma najmniejszego sensu. Znam swoje predyspozycje do lamienia. A no tak, musiałem się przykleić do ściany, nie odczepiać, chociaż próbowałem. No wiecie co? Można dobrze, że zginęłem tutaj raz. Pójdą sobie. A nie, oczywiście nie pójdzie, nie mam, będzie tutaj sterczał. Proszę, proszę. No. I Schnibel to właśnie był ten cały, któremu powinienem zerwać pancerz, no ale... No jak widzicie, poszedłem tutaj ciutkę za wcześnie. Głównie dlatego, że chciałem aktywować sobie asortyment już tego gościa. Care to purchase an offering? Another one. Where you find the departed, you'll find the memorial mob. We the... impure cannot turn a blind eye to anyone. Go ahead, buy an offering. Więc zobaczymy, czy pojawia coś teraz cennego. Ano tak, część maski i kolejny kuralik. Where you find it, wherever your travels take. Dobra, tak więc tam pójdziemy później. Mamy klucz, udało się pokonać tego gościa. W sumie nawet posążkiem się przetepam. Nie, no, oczywiście musiałem włączyć odpoczynek, bo czemu by nie? No ale idziemy w sumie do lokacji z tutoriala wręcz. Dajcie chwilę. Dobra, no, wybaczcie, ale znowu ten, rodzina. W dosyć ważnej sprawie był ojciec. Zresztą, zaraz będzie znowu przez chwilę. Ale no, więc nie będę teraz się tłumaczył ani nic. Po prostu wyciszę mikrofon na jakiś czas i odnowię go, kiedy już będzie po wszystkim, bo tam muszę właśnie się jedną rzeczą zająć. Dobra, już wszystkie sprawy załatwione, więc mogę już znowu do was marudzić o różnych nieważnych rzeczach, które mam za umili wam oglądanie moich nieumiejętnych sposobów grania. Jak jeszcze na szybko wspomnę, że gram DualShockiem 4, gdyż mój pad został skonfiskowany na rzecz grania na Xboxie. Tak więc, no niestety, można powiedzieć, że gram na nie swoim sprzęcie i może mi dużo gorzej iść. No ale dobra. I heard the same. But lately it feels like an everyday occurrence. I know. It goes to show just how soon the battle will be upon us. Even more the reason to take these reports seriously. No właśnie, gdzieś widzę Shinobi. To za niespodzianka. Właśnie tu jestem. I umieram jak zwykle. Chciałem zrobić takie porządne wejście, ale nie, oczywiście musiało się nie udać. Więc odpoczynek i ponownie próbujemy przekraść. Tak, chyba że oleję tych, nie, ale ci tych gości będzie zbyt trudno. Chyba jednego na czas, no miałbym na śmiertelnego czasu go wziąć.
No, będzie śmierć jak nic. I znowu zamiast tego, co chciałem, zrobiło mi się to moje całe Ichimoji czy jakoś tak. Dobra, wiecie co, nie. Nie, ja za bardzo lamię. Nie wiem, czy to wina pada, że gram w sumie innym całkowicie niż jestem przyzwyczajony ostatnio. Czy czego? Ale ja spróbuję ich naprawdę wyminąć. Nieważne jak byłoby to trudne. Tak, więc w sumie mój cel jest teraz tam. Można co prawda tutaj próbować łazić wszystko, tam też jest miniboss, którego chcę ubić. Nie wiem, czy mi się to uda, bo pamiętam się, że najłatwiejszego nie należy. No, ale zanim coś, to pierwsze, co to właśnie trzeba jego wyeliminować i pomału resztę, żeby sobie ułatwić znacznie życie. Swoją drogą, to jest miejsce właśnie, w którym dosłownie zaczynaliśmy. Więc jeszcze zanim zacznę ogarniać zwiedzanie tam i wszystko, to... Truly stirs my soul. Beautiful, and yet somehow sad. As if it yearns, it calls for someone. Hey. Who are you calling for? Let me hear it one more time. Hey, you. What? Oh, my name is Jinzaimon Kumano. My duty is to patrol the moat. Hmm. I've not seen you around before. Which clan are you? I cannot say. You cannot say, you say? Hmm. So you are a shinobi, then? I cannot say. Your manners could use some work. No matter. If you are a shinobi, I won't press any further. Shinobi, have you ever heard someone playing the shamisen around here? I followed the sound, and it led me to this well. I have not. Oh, is that so? I thought since you're a shinobi, you might know. I wonder who that melody calls to. I don't know why, but I can't stop thinking about it. Ah, no, it's nothing. Please forget I ever spoke of it. Dobra, więc... W sumie mamy kolejnego NPC-a, dosyć ciekawy wątek. I mamy też jakiegoś tutaj tajemniczego gościa. He said I'd find a cowardly wolf here. No sign of him though. A broken and incompetent shinobi living in disgrace. I hope to see such a man for myself, but seems I'm out of luck. And if he truly cannot die, I'm sure I'll run into him at some point. Hey, you there. You're going to hang out with me? And I'll see you later. Let's see. No i właśnie, samotny cień, Festmistrz. Dosyć trudny miniboss. Którego, żeby nie było, mam... w sumie... Mam zamiar pokonać tu i teraz, chociaż no na razie naprawdę skomplikowanych oponentów. Pewnym trikiem, można wręcz powiedzieć, że chcę go ubić. I właśnie, gdy walka się zakończy... Czyli wiecie, no, pójdę za daleko czy coś, to jest jej szansa, żeby na niego zeskoczyć. Jeśli nie... Więc chciałbym wykorzystać po prostu przewagę, którą znam na jego temat, żeby no, ułatwić sobie znacznie starcie. Zanim tu właśnie muszę uciec. I powiem sobie szczerze, no spróbować odnowić wskrzeszenie. Nie chciałbym tego drugiego ładunku utracić, bo nie ukrywając, są dosyć ciężkie do zdobycia. Wiecie, no ładowanie, te sprawy, no ale jak już trzeba, to trzeba. I przy okazji pójdę po kolejne narzędzie, bo jak już jestem, to czemu by nie. A to i właśnie ta wspaniała skrzynia. W której latają motylki, jest złamany rok Giobu.
No, inaczej mówiąc, jest to po prostu złamana włócznia tego gościa na koniu Rafale, którego pokonaliśmy. Jakaś tam legendarna, w ogóle superpotężna, nie wiadomo co. A niedługo stanie się częścią naszej zapasowej ręki, że tak to nazwę. No, więc wracamy do starcia z cieniem, który nie ukrywając napsuł mi wiele krwi, dopóki nie odkryłem tych sposobów. Da się na niego spaść? Gościa tu nie ma. Może się nie da? W sumie już nie wiem. Zawsze mi się wydawało, że tutaj właśnie w ten sposób go... A, on dopiero wraca. No tak. Tak więc widzicie, chyba miałem rację nawet. I hop. No, jak mówiłem, połowa walki za nami. Pory nie będę ukrywał, nie wiem jak z nim walczyć do końca. Co chyba widać po tym jak to mi wychodzi. Więc pozwólcie, że jeszcze raz spróbuję. Chyba widać jak to się skończy, jednoznacznie. Po prostu zginę prawdopodobnie. Więc, no, śmierć już mnie spotkała. W sumie mało się stało dzisiaj, nie będę ukrywał. Mało treściwy odcinek, ale... No, na tym kończę. Przynajmniej ten jeden. Oczywiście w następnym odcinku ewentualnie możemy spróbować coś jeszcze osiągnąć. Zresztą na pewno spróbujemy. Prawda, nie walkę z nim, ale pozwiedzamy to miejsce dokładniej, może. Chociaż nie, to miejsce już sobie odpuszczę, bo obydwóch minibossów, których tu można spotkać, dosyć trudno pokonać, więc cóż, no. Zresztą zobaczycie w następnym odcinku, co będzie. Myśl pewnie tak zmieni z 50 razy. A póki co, trzymajcie się, no i do następnego. Ej.